Duża satysfakcja przede wszystkim. Ja już po czwartym secie mówiłam, że jak wygramy, to będzie smakowało podwójnie. Legionowo w pierwszych dwóch setach pokazało genialną obronę. Mówię, wszystko po prostu broniły. Mieliśmy naprawdę ciężkie zadanie, żeby skończyć atak. Potem już troszkę ugryzłyśmy je zagrywką, więc było nam łatwiej, zaczęłyśmy je przełamywać i wykorzystałyśmy swoje szanse. Ja uważam, że nie powinniśmy być zadowolone z tego meczu, bo pierwsze dwa sety fajna walka, fajnie się pokazałyśmy z dobrej strony, ale no jednak trzy sety bez historii, więc myślę, że dużo pracy przed nami. No i chciałabym, marzy mi się, żeby się nie powtórzyło więcej takich setów, żebyśmy nie wyglądały jak troszeczkę dzieci do bicia. Numer 3, Irina Truszpina. Numer 4, Marlena Kowalewska. Numer 6, Agnieszka Bednarek. Jak zobaczyłam, jak przygotowują się tutaj ludzie do oprawy meczu, to stwierdziłam, że będzie ciężko. Myślę, że kibice bardzo pomogli zespołowi z Legionowa, więc ja spodziewałam się ciężkiego meczu. Raczej zawsze tutaj Legionowo bardzo dobrze grało na swoim terenie. Fajnie, że zaczęłyśmy się troszeczkę, myślę, po tych dwóch meczach liczyć w lidze. Cieszę się, że potrafiłyśmy nawiązać w tych dwóch meczach walkę, no ale jednak jeden punkt to troszeczkę mało, chciałybyśmy zdobywać ich więcej. Teraz są mecze, które jakby zakładamy, że chcemy wyjść z nich więcej punktów. Mam nadzieję, że tak się stanie. Mam nadzieję, że na początku sezonu jakby wyczerpałyśmy limit, więc no zdarza się. No ja dzisiaj skurczę, ale tam się nic groźnego, także. Myślę, że to chwila kilku dni, to nie były groźne urazy, no oprócz Loczka Ani Łozowskiej, ale przede wszystkim dobra gra i udoskonalanie swojej gry, swojego stylu. Myślę, że Chemik zaczął bardzo dobrze zagrywać i tak jak, co mogę więcej powiedzieć, myślę, że ta zagrywka i nasza troszeczkę brak naszej konsekwencji, no jednak Chemik jest to zespół z bardzo doświadczonymi zawodniczkami, które pokazały charakter. Gdzie nasze miejsce, tak można powiedzieć.